Podczas 10-letniej budowy tutaj osiedla mieszkaniowego chcieliśmy, żeby mieszkańcy poza przestrzeniami mieszkalnymi mieli wspólną przestrzeń, w której będą spędzali czas rekreacyjnie, jak również przestrzeń komercyjną. A w związku z tym, że w przyszłym roku kończymy projekt franciszkańskiego, postanowiliśmy pozostawić po nas pewnego strażnika tych przestrzeni i nie było innej możliwości, jak tylko wybór Beboka, który jako Francik będzie dzisiaj, od dzisiaj przyświecał franciszkańskiemu i cieszył przede wszystkim najmłodszych. Kluczem do wszystkiego było osiedle franciszkańskie. Jest to nic dziwnego, że Bebok, który znajduje się na osiedlu franciszkańskim, no siłą rzeczy musi się nazywać Franek, a tak na dobrą sprawę po śląsku, czyli Francik. I faktycznie jest to taki trochę Rojber, w związku z tym Francik, jak na swojego patrona przystało, wygląda trochę łobuzersko, ale wracając do tego patrona, no potrafi oswajać zwierzęta, dlatego nic dziwnego, że stoi w ręku z dziamblem, no i cieszy się przyrodą i otaczającym go światem. Sam szkic to w zasadzie kwestia paru tygodni i później 2-3 miesiące pracy już samych rzeźbiarzy, także Karolina Piechota zrobiła kawał dobrej roboty i Francik będzie mógł cieszyć mieszkańców osiedla franciszkańskiego i wszystkich, którzy będą poszukiwać beboków po Katowicach. Jeśli chodzi o pieczątkę związaną z Francikiem, będzie w Bibliotece Miejskiej, jest to związane ze szlakiem katowickich beboków, a wszyscy, którzy znają troszkę bardziej temat, wiedzą, że można zgromadzić pieczątki we wszystkich miejscach, w których bebok w Katowicach istnieje. Ładne. Okej. Okay.